Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony LLBKI, a dzisiaj znajdujemy się ponownie w The Outer Worlds. Zgodnie z tym, co obiecałem, zmieniliśmy poziom trudności na wysoki, gdyż po prostu było zbyt łatwo. Jestem ciekaw, czy teraz już od razu ten kamuflaż zadziała. Zasłona holograficzna włączona. Zasłona holograficzna została aktywowana, zapewniając ci tymczasowy dostęp do strefy zastrzeżonej. Ruch wyczerpuje wskaźnik mocy twojej zasłony. Po jego wyczerpaniu członkowie personelu będą mogli cię zobaczyć, podejść, aby cię przesłuchać. Możesz uśpić czujność rozmówcy poprzez umiejętną rozmowę. Zasłona odzyska wtedy pełną moc, ale z każdym przesłuchaniem będzie trudniej. Ogółem, jak wygląda kwestia poziomu trudności? Wrogowie będą mieli teraz dwa razy więcej HP i dwa razy wyższe obrażenia będą oni zadawali. Tam jest operating room, a tu jest kwarantanna. Czyżby tamta kobieta zachorowała? Na to wychodzi, tak patrząc po tych tabliczkach. Dobra, powoli przejdźmy tutaj. Będę jeszcze pilnować Okej, tam na razie nie wejdziemy. Możemy, ale będzie ciężko. Będę się pilnował z ruchem bardzo na pewno. Spróbujmy otworzyć. Nie mogę w ogóle wziąć też postaci pobocznej. Znaczy postaci pobocznej. Innej postaci, która by mi miała pomóc. Okej, to jest magazyn, więc to mi nie obchodzi. Dlaczego? Dlatego, że mamy zarekwirowany statek, ale to wam jeszcze pokażę potem w przyszłości. Tutaj możemy się dostać, możemy otworzyć. Tak, tu mamy dostęp. Ale tu jest pusto, okej. Bardzo będę pilnował się z tym ruchem. To niedobrze. Nikogo nie ma, nikogo nie ma. Otwórzmy. Też nikogo nie ma. Myślę, że nie wrócę bez rozmowy. Zreglowane. Eli mnie przysłała. What? Why? Everything's fine. We're all fine here. No need for her to be worrying her pretty little head about me. I'm just terrible, dreadful sick is all. Got a cough that won't quit and sores all over my body. Highly, lethally contagious. But I'll be fine, so long as I'm left alone. Nie wiem, czy kojarzycie te memy z tym, że facet jest obłożnie chory, kiedy ma katar czy kaszel. To jest jeden z tych memów właśnie, tylko w tym wypadku przełożony na kobietę. Myślę, że użyjemy zastraszania i powiem, otwieraj po wyważe drzwi. Inadvertently, I befriended a bloodhound in the process. All right, okay. We can discuss this like the level-headed folk that we are. Seems I've got to do something before Ellie goes jabbering my business to anyone with one ear and an intent to listen. No, chyba na to wychodzi. Witaj, Jessie. The truth is, I'm not sick. But if you repeat what I'm about to tell you to anyone, I will deny it with my dying breath. You ain't with the board, are you? See, I owe them a lot. I might have missed a payment or two, and the other night I swear someone was following me back to my room. So I hold up here to lay low. Ciekawe. Usi do kłamstwa nie będę go używał, myślę. Ellie prosiła mnie o pomoc, więc zamierzam jej udzielić. Udon Bedford's the board guy on the station. He'd know how I stand with them. If you can square things for me, I'd owe you one even bigger than Ellie owes me. Okej. Jak się wpakowałaś w tę kabałę? What? No, I didn't do anything. Dobra. Nie obchodzi mnie to. To jest takie tłumaczenie się. A mimo wszystko to twierdzi, że Rada kazała cię śledzić i musisz się ukrywać. Think? No. I recognize a contracted killer when I see one, thank you. In my line of work, that's a skill you develop during week one, assuming you want to keep breathing. Alright, I'll fess this part up too, if it means you'll help me. I'm a thief. I specialize in particularly high-end and historically valuable items. 3 weeks back, I caught rumor that the blood-tier diamond, last worn by an heiress on the Lost Hope, had surfaced for the first time in 70 years. Ona powiedziała 7 years, a nie 70. Tak chciałbym zauważyć. Chyba, że zostało to jakoś tutaj trochę źle nagrane, ale ewidentnie było powiedziane 7, nie 70. Nieważne. Ukradłaś go.
Zakładam, że skoro jest arystokratką, to ta babka ma jakieś koneksje w Radzie. Więc stąd też nie będę o tę radę pytał. Powiedzmy o tym, że go ukradła. Stwierdźmy to. If I had, you think I'd be hiding out in the med bay? I was gonna steal it. Lined up Udom as my buyer. He paid half up front to finance the operation. Let's just say things went sideways about the time I got my hands on the diamond. And it crumbled to stardust in my palm. Anywho, I barely made it out with my life and nary a plan to make back Udom's deposit I'd spent. Rozmawiam z Udomem o twojej sprawie. Thanks for helping me with the board. You're a real pal. Or I guess I should say, Ellie is one, huh? Tak szczerze mówiąc, znowu nie chcę wykorzystywać za bardzo ruchu, bo chcę stąd wyjść, nie rozmawiając jeszcze z nikim. Znaczy, wiecie o co chodzi, tak? Staram się po prostu unikać rozmowy, jak to będzie tylko możliwe. Ale co chciałem powiedzieć, to... Proszę bardzo, udało mi się. Tyk! Proszę bardzo, typowy lipek. Jakby przez chwilę myślałem, nie przyjmę tej misji, bo to jest cholerna złodziejka. Ale z drugiej strony Udom chciał od niej to kupić, więc on nie jest wcale lepszy, tak? Za tym idzie, bo możemy jej i wkopiemy Radę, bo Rada to korpo, a korpo nienawidzimy tutaj. Przynajmniej taką rolę odgrywamy. Ellie. Any word on Jessie? Zadłużyła się u Rady i sądzi... O, patrzcie, możemy zapytać, tak w ogóle co się wydarzyło między wami? Nie będę o tym teraz pytał. Zadłużyła się u Rady i sądzi, że kogoś na nią nasłali. Zajmę się tym. Good luck. The board's got an office on the promenade just before engineering. You can't miss it. Okej, okay, a możemy teraz zapytać o to, co je łączy? Nie. No cóż. Dobrze, ale to już ogarnęliśmy, więc idziemy, moi drodzy, dalej. Chociaż chciałbym wrócić jeszcze do statku potem. Dobra, nie obchodzą mnie te slogany reklamowe, które tutaj krzyczą te roboty. Pójdziemy jeszcze potem do doków, ponieważ tam będzie coś ciekawego, co chciałbym wam pokazać właśnie w kwestii tych naszych towarzyszy, czy też naszego statku ogółem mówiąc. Menu główne. Ostatni użytkownicy. Callahan M, Everson B i Oyama T. I Callahan jest cały czas zalogowany, więc przejdźmy do jego menu. Wyświetlanie ostatnich wiadomości od KL Manager 541. Jezus, wybaczcie. Czasem się włącza akcent przez przypadek. Temat kapelusz. Mówię ci, że ten kapelusz nie pasuje. Coś jest z nim nie tak. Ile osób nosiło go przede mną? Czy tak ma teraz wyglądać moje życie? Bo jeśli tak, to zrobię to. Zostanę człowiekiem księżycem, ale nie zostanie ze mnie zbyt wiele. To mama. Mama podłoga C, czyli pewnie mama Callahan, tak? Cześć, mamo. Wszystko w porządku, kochanie, mama. To jest odpowiedź od mamy. Właśnie, bo jest to napisane tak, jak powinny być maile, tak? Czyli na dole samym jest pierwsza wiadomość. Tam też cały czas się mylę, zapominam o tym. Cześć, mamo. Mam nadzieję, że u ciebie wszystko dobrze. Pomyślałem, że spytam, co słychać. Inżynierowie coraz częściej odwiedzają sklep. Pamiętam, jak sam latałem z narzędziami jeszcze na planecie Terra 2. Lilia Hagen, czy Hagen, od światła powiedziała, że mogę rozpocząć karierę w odzysku, jeśli obecna fucha nie wypali. Uściskaj ode mnie tatę i pozostałych. Bardzo się cieszę, że możemy utrzymywać kontakt, mamo. Pamięć o domu jeszcze nigdy nie była dla mnie tak ważna. Mam nadzieję, że spodobają wam się wysokiej jakości produkty kosmoluba, które przesłałem. Takie same możecie kupić u siebie, ale pomyślałem, że ucieszycie się, biorąc zniżkę firmową i w ogóle. Martin. Okej. Okay. Fajnie. Ciekawe, czy będziemy mogli z nim o tym porozmawiać, ale wątpię, bo nie było tego takiego fajnego dźwięku. Jednakże to i tak sprawdzę. Są ogłoszenia publiczne. Skwar. Jest źle, wiem. Moje biuro znajduje się zaraz przy chłodnicach, więc na pewno domyślacie się, dlaczego mam ochotę brać prysznic 3 razy dziennie. Rozumiem was. Bacznie obserwujemy ten problem i trzymamy rękę na pulsie, nie szczędząc narzędzi. To kwestia mechaniczna, więc i rozwiązanie będzie mechaniczne. Tymczasem przygotowaliśmy dla was dodatkowe racje wody. Róbcie też sobie przerwy, zasłużyliście na nie. Jeśli potrzebujecie odetchnąć chłodniejszym powietrzem, poproście pobliskiego inżyniera, by znalazł dla was miejsce o korzystniejszej cyrkulacji powietrza. JT. Ej, i to mi się podoba, bo to jest bardziej ludzkie podejście do pracowników. To jest właśnie to, o czym mówiłem, co jest absolutnym zaprzeczeniem tych korporacji. Dlatego podoba mi się ta stacja. Po części, oczywiście nie mam tej jakiegoś, prawda, szacunku do złodziei i tak dalej, ale podoba mi się sam fakt tego, jak tutaj są traktowani ludzie. Są traktowani po prostu lepiej. Poszukiwany wykonawca, odzysk pod światło.
Poszukiwany moralnie elastyczny pracownik z pozwoleniem na lądowanie w Gwiezdnej Zatoce. Płatność w zamian za zwrot legalnego ładunku. Szczegóły udostępniane po zawarciu kontraktu. Nakazy zatrzymania, wcześniejsze wykroczenia, nie zadajemy pytań. Nasze kontrole wykluczają najgorszych kryminalistów. W podświetle lubimy wiarygodne wymówki. Szczegóły zlecenia do uzyskania u Lily Hagen. Można ją znaleźć w magazynie przy budce Szczurodogami, wybaczcie, ale z paszczurodogami byłoby mi łatwiej. Ja naprawdę będę nazywał paszczurami prawdopodobnie, na drugim piętrze. Szwendanie się po terenie rady jest surowo zabronione. Nie usuwać. Biuro oraz ścisła okolica siedziby holdingu Arkady są wyłącznie do prowadzenia oficjalnych interesów rady. Osoby korzystające z tych miejsc w sposób niewłaściwy będą karane stosowną grzywną. Teren rady obejmuje m.in. biuro holdingu Arkady na Pionierze, przestrzeń bezpośrednio przed moim biurkiem, przestrzeń bezpośrednio za moim biurkiem, wejście do mojego biura oraz moją biura, moją koję oraz najważniejsze moje schody. Dziękuję za współpracę. Udon Bedford, dyplomowany łącznik. O Jezu, chciałem przeczytać dyplomatyczny łącznik. PS, proszę zapamiętać, że kolejna osoba przyłapana na spożywaniu alkoholu na schodach ambasady może się znaleźć po niekorzystnej stronie śluzy powietrznej. PPS, to już trzeci... Jezu, nie, przepraszam, z PPS-ą mi się myli. To już trzeci raz, gdy muszę od nowa zamieszczać tę informację i mam już tego powyżej uszu. Nie zawaham się wszcząć usankcjonowanego przez Radę Dochodzenia w sprawie pańskiego zachowania. Po złapaniu stosownie pana ukarać, panie Felix Millstone. A, Felix, chyba wiem nawet, kto to w takim razie usuwał. Zobaczmy, to są tylko żołnierze Marines i tak dalej. Ja chcę jeszcze pogadać z Martinem. Martin, ty mi coś powiesz ciekawego jeszcze o sobie? Looking for some spacer's jaw? It's recommended by 11 out of 10 spacer's choice medical professionals. Oczywiście, lekarze kosmoluba. Dobrego serca ostrzegam, że nadal jesteś zalogowany na terminalu publicznym. Shit. Oh, shit. No, I mean, yeah, excellent. Yeah, that was intentional. As the face of Spacer's Choice, it's my honor to be a public figure. Who needs privacy when you have job security? Trochę takie YouTube'owe, powiedziałbym. Kto potrzebuje prywatnego życia, skoro może spędzić całe życie pracując nad YouTube'em i nie dostając ani grosza ze swojej pracy, prawda, kappa? Dobra, lecimy, co to jest? To jest pod światło, o, Sublight, właśnie. Salvage and Shipping. Można tu teoretycznie wejść i chyba tutaj pójdziemy, potem pójdziemy na drugą stronę, bo kurczę, ta stacja jest bardzo ciekawa. A pod światło jest tym ciekawsze, że jeszcze nie mieliśmy okazji, żeby tutaj wejść. Dobra, lecimy w takim razie. Prawdopodobnie lecimy do Lily Hagen teraz. Jest, te windy to jest złoto, ale fajnie, że trwają tak krótko. Tobias Oyama. My już nie kojarzymy tej postaci, skądś indziej może kojarzymy, nie wiem. Zobaczymy. Welcome to Sublight Salvage and Shipping, a legitimate business for legitimate consumers. You the one flying the unreliable? O, patrzcie. Zobaczcie na jego w ogóle szramy na twarzy. To jest, w sensie, one wyglądają naprawdę spoko, ale jestem ciekaw po czym. To, co się stało, wygląda jakby mu, nie wiem, może coś wybuchło na twarz, tak? W sensie, nie jest to poparzenie, ale chodzi o skrawki metalu, które mogą mu tak pociąć twarz. Albo z kimś się mógł bić na miecze. I... Tu pilotujesz zawodnego? Tak, w sumie, ale zastanawiam się, co odpowiedzieć. Mogę zapytać, skąd wiedziałeś? Pewnie dlatego, że nas tutaj nigdy nie było. Nie, odpowiedzmy, jestem kapitan Lipek. Miss Lily has been expecting you. I'll unlock the door. Czy jesteś pracownikiem pod światła? Sure am. A few years back they got me started on simple acquisitions. You know those latches they put on cargo bays ain't worth a damn? These days I stick to HQ and look after Miss Lilia. Muszę już iść. Skoro te zamki są gówno warte, już wiem chyba co robił wtedy, jak zaczynał to pod światła. Dobra, i mamy panią Lilię. Widzę, że to jest sporo jej żołnierzy. Pani Lilio. So you're the new captain in town. I was hoping you'd make your way to my office. Saves me the work of hunting you down. Lilia Hagen, CEO and executive director of Aggressive Operations. I'm guessing you already know about Sublight, otherwise you wouldn't have come. My to niewiele. W życiu o tym nie słyszałem. Kłamstwo jeden. Jestem Lipek, kapitan zawodnego. Charmed. It's nice to see the Unreliable again. Useful ship. Hawthorne was my contractor. I'd recognize that leaky boat of his anywhere. Hmm.
W ogóle zauważcie, że dobrze, że nie skłamaliśmy, bo wtedy zauważyła, że nie jesteśmy Hotornem, tak? Nie zabiłem go. I didn't ask. Spodziewam się. I have a salvage job for someone light on corporate ties with a reliable set of wings, but there's a catch. If you have a nav key to Stellar Bay, the job's yours. Interested? Pewnie nie mogę przyjąć zlecenia, jeśli nie mam klucza. Ale pewnie o to zapytam. W każdym razie spodziewałem się, że tak odpowie, że nie pytała, że czego zabiłem. Ale wolałem to powiedzieć na wszelki wypadek. Mogę przyjąć zlecenie, jeśli nie mam klucza? I like that initiative, but ease back on the throttle. Gladys at the rest and go might have what you need. If there's anything else, be quick about it. Time is bits. Domyślam się, że podświatło nie zajmuje się wyłącznie odzyskiem. These days the scrap business all but runs itself. Gives me the time to expand our interests into other sectors where I can let my hair down. Jakie inne sektory są obiektem zainteresowania podświatła poza odzyskiem i transportem? Our field is persuasive acquisitions. At least that's how my legal advisors tell me to phrase it. Not all of our salvage is abandoned when we find it. Sometimes it takes a polite conversation and a shot across the bow. You know, legal formalities. Ach, te formalności. Nie chcę nazywać ich piratami z biurokratyzowanymi. Wydaje się być skomplikowane, ale opłacalne. Pójdź oko skinij głową. Nie wiem, czy tak powinienem robić. Wydaje mi się, że dwójka będzie najbardziej odpowiednia do tego, jak ja bym odpowiedział. Wydaje się być skomplikowane, ale opłacalne. Thank you. I work hard to keep it that way. Jak zorganizowana jest ta działalność? Very. I have this thing about numbers in spreadsheets, grids in general. I like to think of myself as the last honest businesswoman in Halcyon, but I'll settle for being the most organized one. Powiem wam, że ja też bardzo lubię zostawiać sobie takie rzeczy w tabelkach, a potem załamywać się patrząc na rozwój kanału Kappa. Jesteś wyjątkowo szczera w kwestii przestępczej natury podświatła. Hey, careful with the C-word around here. I like to keep things above board, and that kind of talk only makes trouble. Sublight occupies a legal blind spot. No one knows what we're licensed to do, and that gives our little business some freedom. But let's not tempt fate. Spodziewałem się, że taka będzie odpowiedź. Mam inne pytania? Ask. I chyba to wszystko. Czas na mnie. Be seeing you. Make sure you aren't followed on your way out. Dobra. Zobaczymy. To jest w ogóle jakiś magazyn. No nie chcę go otwierać, bo nie mam możliwości za bardzo. To jest taki balkonik. Oczywiście przechodzimy go w kółko. Po wylipek. Byłem ciekaw po prostu, tam się coś nie znajduje przypadkiem. A podobają mi się te windy, bo one są takie proste, przyjemne i nie trwają zbyt długo, bo ile tam siedzimy? 5 sekund, 7 sekund może? Po prostu jest to naprawdę dostosowane tak, żeby nie trwało za długo, a żeby było też sensownie sensownie stworzone. I jest, sprzedawca przyrodogów. To są te małe, białe biedactwa. Jest, Ethel Gabler. Nie wiem, jak się ją czyta, zobaczymy. If you're hungry, you've come to the right place. I've got a fresh ground batch of Spratwurst cooking. They're terrified to lock in the juices. How about a grinder's dozen? Co to jest ten pszczurodog? You know what sprats are? Space rats. The laboratories of Spacer's Choice found a use for this limitless frontier resource. Sprat meat is plenty tasty when properly prepared. We grind them up in sausages, then terrify them in their own juices. W ogóle zauważcie, jak to fajnie brzmi, że są smażone po ziemsku. To jest taka abstrakcja dla nas teraz, w dzisiejszych czasach. Turodok to coś jak nurodok, bo to często widuje. Absolutely not. Spratwurst and all related terms are registered trademarks of Spacer's Choice. Boar. The other meat is a registered trademark of CMP. Everyone knows our company and theirs are nothing alike. Okay.
O co chodzi z tym smażeniem po ziemsku? Terra frying is a Spacer's Choice brand secret. A mix of 13 herbs and spices, plus a dash of modern chemistry. Sama wymyśliłaś te pszczurodogi? Legally? No. The terra frying method was developed and marketed by Spacer's Choice. Between you, me, and this grinder, I've been through lean times. If there's one thing you learn on tramp freighters, it's how to make near anything edible. Might be that this old space hand put a few words in the right ears, and could be that Spacer's Choice liked sticking it to C&P by R&D-ing our own special meat. Okay, wystarczy już pogaduszek. Just as well. Near about time for me to go check on the trap. I mean, to unload another crate of farm fresh sprats. Masz czas pogadać. Ja już nic więcej tutaj nie chcę. A co ma na sprzedaż? Zobaczmy, czy rzeczywiście sprzedaje. Rzeczywiście są. Szczurodok smażony po ziemsku. Bratwurst, okej. Okay. A, Space Rat, okej. Okay. Czyli Brat to jest po prostu właśnie tak te szczurodogi zostały tłumaczone. Chociaż nadal paszczurodok bardziej by mi pasował. Bo mamy takie słowo jak paszczur, które oczywiście jest wyrażeniem jak najbardziej negatywnym. O Boże. Czuję się prawie jak w postalu. Rolę, czuję się prawie jak w postalu. Kappa. I co jest dalej? Ike's Armory. Mamy tutaj Ike'a oraz... Dobra, tylko Ike'a. You look like someone who's taken their share of cuts and bruises. Need some armor? Maybe it's a bit second hand, but that's only a testament to its durability. We also have a line of specialized melee weapons. For those times you have to repel boarders, but don't want to risk a bullet through the hull. No chyba ma ten sam model twarzy co my w tym momencie. Ale dobrze, ma przynajmniej okrągłą twarz. To bardziej pasuje do mnie, Kappa. Czy jesteś podróżnikiem kosmicznym? To jest chyba pierwsze najlepsze pytanie z naszej strony. Not me, but it's in my blood. After the crossing, my family worked Eridanos, indentured to the corporations. Wie co po czym zrobili? Not from around here, are you? After leaving Earth, they worked a local gas giant from a floating refinery. Dangerous work. I was born into corporate labor, but I'm the first one of my family to buy my way out. That's why I settled on Groundbreaker. It's the last bastion of freedom. Powiedz mi więcej o swoich towarach. Everything I sell is fresh from the forge. Technically, the metal formed billions of years ago, but it's freshly in this shape. Lubię tego typu ludzi. To są zabawni, jak mówią w ten sposób. I tam do nich też często należę. A tymczasem zobaczmy, co to jest. O. Pancerz za 600 pitów, który jest lepszy od naszego w tym momencie chyba. 26, ja mam chyba bardzo podobny. Są oczywiście również części, jest trochę modyfikacji i są różnego rodzaju hełmy, na przykład ten z latarką. A ten? On jest fajniejszy? Nie ma, tylko 9. Okej. Okay. To nic specjalnego od niego więcej nie chcę. Czekajcie, sprawdzę nasz pancerz, bo ja na niego wybuliłem naprawdę masę kasy. Tak z parę dobrych tysięcy. No cóż, ja przynajmniej się nie psuję tak łatwo. To jest żołnierz Marines. Jest promenada. To jest ogółem promenada. Okej. Okay. Ale jeszcze tam nie idziemy. Jeszcze chciałbym tutaj ogarnąć, co jest... O! Nie cioteczki. O, właśnie. Patrzcie, dobrze przetłumaczyłem. Wow. To się tłumacz... Welcome to Auntie's Kitchen, a home-style consumable protein dispensary. May this unit dispense proteins for your ingestion. Ja chciałem powiedzieć, że przetłumaczyłem to tak, jak tłumaczę, na szczęście. Jakimś cudem mi się udało. Sukces. Dobrze widzę, że jesteś tylko odpisowanym automatem do przekąsek. This unit is programmed to simulate shock at such assertions. Shock simulation non-functional. A trouble ticket has been filed. Jakie złoto. Pozwól, że tam zajrzę, może uda mi się to naprawić. Fajnie, że mam tą inżynierię na wysokim poziomie. Shock simulation restored. Initiating shock subroutine. How dare you? Shock subroutine complete. Estimated guilt level of customer increased by 35%. Resuming protein dispensation protocol. May this unit dispense proteins for your ingestion. To jest tak piękne. I to jak te postaci mówią też jest czymś cudownym absolutnie. Dobra, to jest to. I to jest Harlequin. Oh, real scary.
You're really gonna arrest us on our station? Yeah, this is Chief Junlei's ship. You don't own shit here. Step back! I'm required by board bylaws to use excessive force. The Mardets would space you for trying, you waste of O2 scrubbers. Yeah, O2 scrubbers. Look, just get out of here before I tell your captain what you've been getting up to on the clock. Ah, whatever. We got a date at the Lost... Patrzcie, czyli nas nie wyrzucą. Ha! Is this really what you want to be doing with your life, Marcy? Guarding stairs for that walking mustache Udon fucking Bedford? I gotta get off this detail. Ja się nie odzywa. Ej, fajnie. No to wchodzimy. Mamy to w dupie, delikatnie mówiąc. Mam gdzieś te wieści Arkadii. Ah, yes. Wheeler messaged me you were coming. He must be the captain of the Unreliable, a vessel that used to be helmed by one Alex Hawthorne. And you are not he. Has something happened to my favorite scruffy freelancer? Alex nie żyje. Oh no, this is terrible. My dear friend, what devilry is this? In whose miserable fever dream am I trapped? Czy muszę naprawdę udawać, że on... Że nie widzę tego, że on gra. To bez znaczenia, czemu zarekwirowałeś mój statek? I impounded Alex's ship, not yours. Well, I guess it's yours now if you're captaining it. It's a game we play, he and I. I ask him to turn in Phineas Wells, he tells me he will soon. I impound his ship, he explains why he can't give me the info right now. I ask him to turn in Wells. Around and around we go. Fascynujące, a wracając do mojego statku... Right, you're going important places, I'm sure. Big, exciting, important places. There, I've removed the flag from your ship. I'm terribly sorry for the inconvenience. However, before you go, Alex promised to tell me the location of Phineas Wells. I'm sure you've seen his wanted posters all over the colony. Did Alex tell you where Wells might be? Anything at all? Ja mogę powiedzieć, że go rozsmarowałem przez przypadek? Alex nigdy nie wspominał o żadnym Phineasie Wellesie. That's... Well, that's just terrible news. Law, what am I going to do now? The board will have my head. Oh, I'm sorry. This is terribly unprofessional of me. Is there anything else I might help you with? Nie ufam temu gościowi za grosz, jeśli mam być szczery. Dla mnie on cały czas gra. Co chodzi z tym skracaniem głowy? It's personal business, I'm afraid. Miserably, terribly personal. Przestań dawać... Nie, może nie. Mogę jakoś pomóc? Dobra, zapytajmy o to już. Udawajmy, że rzeczywiście mu współczujemy. Może to będzie miało jakiś efekt na przyszłość. Information on the whereabouts of Phineas Wells would go a long way. It's... Well, it's my white whale, I suppose. Czemu mamy tylko te dwie opcje? Czemu nie mogę nadal udawać, że nie wiem, gdzie jest Phineas? Nie mogę ci zdradzić, gdzie go szukać. It's fine. Really, it's perfectly fine. I understand. Now, if you've nothing else, please see yourself out. I'd like to drown myself in work. Jeszcze nie wszystko. Przyszedłem sprawić Jessie Doyle. Chcę uregulować jej dług. Miss Doyle owes the board a significant sum. Alas, the only collateral she has is her organs. Compulsory donation is quite legal in such cases. Jest warta więcej żywa niż martwa. Podpisz z nią kontrakt pracy przymusowej. That's not unreasonable. What guarantee do I have that she'll agree to the terms you negotiate? Wypuszczam, że żadne. Jeśli nie pojawi się w pracy, to możesz się jej pozbyć. I'm not sure the price of her organs will allow a profit in that case. I expect her liver is, used goods, as it were. I will recall my collection agent. Tell Miss Doyle to report to me promptly for her first assignment. Now, is there anything else you need, or... Can I return to my work? Nie miałem, on tak naprawdę nie anulował długu Jesse, ale go zmienił po prostu. Zmienił decyzję. Co mi się podoba, bo nie miałem zamiaru regulować tego długu. Nie będę regulował długu złodziejki, to jest jej sprawa, tak? Ja mogłem jedynie
załatwić to, żeby nie była dawcą organów ostatecznie. Chciałem zapytać o coś innego. Be my guest. Czym się tutaj zajmujesz? I'm the certified representative of the board's interests here on the Groundbreaker. I'm their eyes, ears and busy little hands. Próba ryby na malutkiej stacji kosmicznej. Nieźle się ustawiłeś. I have few complaints. Nie będę pytał o jedynkę na pewno. Nie wydaje ci się, że jest tutaj odrobinę za ciepło? Loha, but it's miserable. My underarms are damp. How can I be expected to work in these conditions? Chief Tennyson is supposedly looking into the cause, but I've seen no action from her. Deplorable conduct. My superiors will be hearing about it. You can be certain of that. Szczerze mówiąc, to chyba trochę zmieniam zdanie. On nie gra. On przepraszam, on gra. Ale on cały czas gra w sposób, albo zachowuje się w taki sposób nadmiernie emocjonalny. Próbując wywołać na zasadzie pewnej gry psychologicznej pewne odczucia u osoby, z którą rozmawia. Mam takie wrażenie, nie mówię, że tak jest, ale wydaje mi się, że tak została właśnie napisana postać. Co robią tutaj ci uzbrojeni strażnicy? Oh, you've noticed my friends. Wonderful. Aren't their guns very large? Tremendously impressive. They're here to keep the peace, of course. Czyli pilnować ciebie. Precisely. Groundbreaker makes much ado about its independent status and so resents any board presence, no matter how benign. Wasze biuro na ich promenadzie to według ciebie niegroźna obecność? When the alternative is board guards at their gates, yes, I do. They don't see it that way, of course, but I can't say I much care. Co znajduje się za tymi drzwiami z tyłu? A luxury stateroom, reserved for Chairman Rockwell's use. Ciekawe. Czy przewodniczący często odwiedza to miejsce? Oh, good law, of course not. He'd never set foot on this decrepit junk pile. Na cholerę jest tutaj to... As this office is the primary embassy for the board on Groundbreaker, corporate bylaws specifically state a room must be maintained for the chairman's exclusive use. To jest straszna głupota. To jest strata surowców i miejsca. Pozdrawiam. Człowiek, który pracował na magazynach. Co do moich innych pytań? Ask away. To wszystko. Czas na mnie. Nie będę pytał o tamto, bo nie obchodzi mnie to oczy. O, jest terminal zablokowany. Gdzie są te drzwi, rzeczywiście. Ale proszę bardzo, do otwarcia tak sobie. To już gorzej. Ale spoko. Jakby... Może kiedyś tutaj dostaniemy. Ale moi drodzy, w tym momencie minęło... O, patrzcie, jest jeszcze jeden terminal publiczny. Zobaczmy go w takim razie. Już go widzę tutaj. O, proszę bardzo, hakowanie 25 wiadomości, dostęp administratora. Wiecie dobrze, co robimy. Od Jay Tennyson temat. Czy ktoś widział szeregowego Taylora? Nie widziałam go już od kilku dni. Jak wygląda sytuacja, wygląda sprawa zapchanej toalety? Jeśli naczelniczka Gui Jin, mam nadzieję, że tak się ją będzie czytało, mnie czegokolwiek nauczyła, to tego, że morale załogi jest wprost proporcjonalne do czystości ich wychodka. Zabierz im kanalizację. Tak, zabierz? Zabierz im kanalizację, tak. A utracą prywatność i godność. Najwyższa pora naprawić tę toaletę. Do grupa Dziki Kot, temat spotkanie na pionierze. To prawda, od naszego ostatniego spotkania na pionierze minęło już niespełna 20 lat, ale pomyślałam, że może uda zebrać się do kupy starą ekipę. Rozumiem, że wiele rzeczy się pozmieniało, niektórzy z nas są przewoźnikami na długich trasach, inni dołączyli do korporacji, jeszcze inni prawdopodobnie już nie żyją, a jakaś część zapewne trafiła na tartar i nie ma jak przeczytać tej wiadomości, a jednak nie tracę nadziei. Nikt nie odpowiedział na moje ostatnie zaproszenie. Mam nadzieję, że to jedynie oznaka napiętych grafików z powodu spotkań rodzinnych lub zapracowania. Trzymajcie się, wolni strzelcy. KO5MOKO. Raz. Ciekawe. Do Związek Przewoźników MG. Międzygwiezdnych? Chyba. Tak zakładam. Temat prawa przewoźników. O Jezus, to jest długie. Cześć wszystkim. Właśnie wybudzono mnie po locie na Daszkową. Po 2 lata w każdą stronę. Wyobraźcie sobie moje zdziwienie, gdy zaraz po rozmnożeniu pionier poinformował nas, że dokowanie będzie opóźnione. Obiecana godzina przerodziła się w 5, następnie zrobiło się z tego kilka dni. Ostatecznie musieliśmy czekać cały pieprzony tydzień, żeby przydzielono nam koje na tej zakichanej kupie złomu. A że cały ten czas musieliśmy bezczynnie czekać, to nikomu z nas nie zapłacono. Nie wiem jak wy, ale ja mam swoje wydatki i rodzinę, której nie widuję zbyt często. Czy pieprzony dług
w którego wysokość nawet nie uwierzycie. Czy komuś się wydaje, że te zobowiązania są zamrażane razem ze mną? Czy takie traktowanie jest według was właściwe? Czy przewoźnicy nie mają żadnych praw? Powinniśmy coś z tym zrobić. Jeśli macie podobne zdanie, zostawcie tutaj jakąś wiadomość. Odpowiem na nią za 3 lata, jak tylko wrócę z Kensana. To tyle od zamrożonego. Okej. To właśnie widzieliśmy, tak? Dobra. I ogłoszenia publiczne. O, proszę bardzo, jest ich tutaj więcej. Czyli w każdym terminale są inne ogłoszenia. W sprawie sytuacji żywieniowej. Pozwólcie, że wyjaśnię coś wszystkim, którzy wyrazili obawy w związku z jakością posiłków na pieniężę. Tak, wiem, że promenada cuchnie. Może nasi przodkowie nie musieli żywić się wyłącznie pszczurodogami, pszczyzną, ale... przepraszam. A u nas realia życia wyglądają trochę inaczej. Jeśli coś można posolić, zapuszkować lub zamknąć w woreczku... To zamknąć w woreczku, tak się mówi? To równie dobrze można to nazwać jedzeniem. Kosmosoby. Radzą sobie z tym, co mają. Mowa tutaj o śmierdzącym mięsie, ogromnym zapasie soli oraz 11 różnych rodzajach musztardy. Tyle było, gdy ostatnio sprawdzałam. Spróbujcie się z tego cieszyć. Skonfiskowany statek. Ogólna informacja na temat naszej polityki rekwirowania. Jeśli Rada zarekwirowała twój statek, zgłoś się z tym do niej. Ich ambasada mieści się w tym pstrokatym budynku naprzeciwko magazynu pod światło. Możecie im śmiało przesyłać swoje pytania, nieuregulowane opłaty i pogróżki, zwłaszcza pogróżki. Jeśli twój statek został zarekwirowany przez pioniera, ureguluj zaległe opłaty i nie zawracaj głowy tym ludziom. Okej. Okay. Szukam pracy. Pilnie szukam nowej załogi, do której mogę dołączyć. Tkwię w Arkadii już prawie rok i nie wiem, dlaczego nie mogę znaleźć następnego zlecenia. Pierwszy raz tak długo czekam na frachtowiec. Nie mogę też znaleźć żadnego z tych rzadkich długodystansowych transportów na Ziemię, ale nawet krótsze skoki do wewnętrznych światów wydają się tutaj teraz trudniej dostępne niż kursy na zewnątrz. Jeśli masz jakieś informacje o ofercie pracy, proszę, zamieść je tutaj. Deszczu podrynne. Pozwólcie, że opowiem wam moją historię. Mój statek przytelepał się do pioniera w złym stanie. Nie było nas stać na naprawy, tankowanie, opłaty za dokowanie, ani odsetki od odsetek, więc trochę tutaj utknąłem. Następnie statek skonfiskowano i sprzedano na złom. Moja reputacja legła w gruzach, a korporacyjne frachtowce nie chcą mnie zatrudniać. Mam cichą nadzieję, że znajdzie się ktoś miłosierny z wolną pryczą i pomysłem na życie. Dzięki za uwagę. To ogłoszenie było dodawane 56 razy w ciągu ostatnich 632 dni. I praktycznie 2 lata ktoś tutaj spędził. I to chyba nie była ta sama osoba, o której mówiono, która napisała to drugie ogłoszenie. Ale moi drodzy, póki co to będzie tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, wpadnijcie na Discorda, albo czego was serdecznie zachęcam. Zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka liczy się do rozwoju kanału. I do zobaczenia już wkrótce. Na razie.